No, po 3 miesiącach w ekspresowym tempie znaleźliśmy się w Johannesburgu w RPA. Wyjeżdżaliśmy z Polski, była taka szara, paskudna mrzawka, ni to zima, ni to wiosna. I temperatura koło zera, natomiast wylądowaliśmy w pięknym afrykańskim słońcu i od razu to nas pozytywnie nastawiło do życia miejsca. No właśnie, ale Afryka jest krajem kontrastów. Co Panią zaskoczyło na miejscu najbardziej? Myślę, że takim największym, pierwszym zaskoczeniem to były wszechobecne mury. Jak się jedzie przez Johannesburg i w ogóle większość miast w RPA, to ludzie mieszkają za wysokimi na 3-4 metry murami i na tym jeszcze jest metr drutu kolczastego, często pod prądem. To życie jest zupełnie wyalienowane. I oczywiście jak się mieszka gdzieś przez kilka lat, to człowiek nie odczuwa na co dzień tego zagrożenia. Więc tak jak wszyscy w Warszawie, poza Warszawą, twierdzą, że nie należy jechać na Pragę Północ, bo tam jest niebezpiecznie, tak? Ja jeżdżę na Pragę Północ i żyję i nie odczuwam tego zagrożenia, więc tak samo w RPA, nawet jak słyszałam o jakichś strzelaninach i wypadkach, to właściwie po paru miesiącach zaczyna się to przyjmować jako coś normalnego i naturalnego. Drugie zaskoczenie jest takie, że te luksusowe dzielnice właśnie za murami graniczą bezpośrednio z dzielnicami Nędzy, z zupełnymi slumsami. To nie jest tak, że one są odgrodzone murem od reszty świata. To zrobiły władze Kapsztadu i faktycznie, jeśli chodzi o turystykę, jest tam sporo policji, tajnej policji i człowiek może się czuć w tych miejscach turystycznych naprawdę bardzo bezpiecznie. Natomiast slumsy Kajelitsza, jedne z największych slumsów na świecie, odgrodzone są murem. One się ciągną od lotniska do samego Kapsztadu, później okalają miasto, mają chyba 30 km długości, natomiast są oddzielone, ale w pozostałych miastach te kontrasty widać na każdym kroku.